Zdradzę Wam teraz coś, czego nikt Wam nie powie i nie pokaże. Po 250 przelewów miesięcznie. 30 kilka milionów obrotu będzie. O, tak wygląda już zrobiona jagodzianka? Było. Wiesz, bo ja mam za sobą parę prób samobójczych, o których nie wstydzę się mówić. No i proces jest bardzo prosty, ale zarazem bardzo żmudny. Uwaga, to nie jest film reklamowy. W tym filmie nie usłyszycie nawet nazwy firmy. Film pokazuje prawdziwy obraz dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, które mogłoby być szablonem do przepisu na sukces w branży. Zapraszam do oglądania. Nie być inaczej. Dzisiejszy materiał zaczynam motoryzacyjnie. I to jak? W jakim stylu? Piękny duet. Dwa samochody o takich samych kolorach. Trzeci syn właściciela firmy. Od razu Wam powiem, że to nie jest żaden materiał promocyjny, współpraca żadna płatna, nic takiego. To jest po prostu materiał dla Was, żebyście zrozumieli ten biznes, żebyście poznali tajniki biznesu. A to syn właściciela Daniela. Dowiecie się, jak działa ten biznes. Jeżeli jesteście ciekawi poszerzyć swoją wiedzę w biznesie, w branży cukierniczej, jak działa ten biznes, to właśnie tego człowieka muszę Wam przedstawić. To jest Daniel. Siema. A Was witam w kolejnym odcinku programu High Five. To było Maserati, to był Lexus LC500. Jak to był? A to może o tym za chwilę. Okej, o tym za chwilę, bo najpierw skupimy się na biznesie Daniela, który jest równie ciekawy. Serdecznie zapraszam. Chodźcie na produkcję. Zapraszam Was na naszą produkcję. Aktualnie jest to około 800 metrów, na których to produkuje. Nasze jagodzianki, nasze lody, nasze pączki, nasze ciasta, nasze drożdżówki i nasze krosanty, ale nie zawsze tak było, bo zaczynaliśmy na 18 metrach kwadratowych w jednym lokalu z produkcją na lokalu. To było 7 lat temu. Obecnie za chwilę będzie otwartych 30 lokali i pracujemy nad następnymi. Zapraszam. Od zaplecza. Dzień dobry, pani prezes. Czy to była twoja żona? To była moja żona. Tak. Dobrze poznałem. No, kurczę. Ja też jeszcze rozpoznaję. Pięknie. Nie, zawsze rozpoznaję, zawsze. O kurczę. Mam niesamowitą żonę i każdemu polecam mieć niesamowitą żonę. Tu są lody, czy tu dopiero pojemniki na lody? W tym będą lody. W tym są transportowane lody, to są kuwety, w których zawsze te lody są. Te kuwety później są wyparzane. Po wyparzeniu nakładamy do nich lody, wkładamy do szokówek, gdzie nagle są zmrażane do minus 30 stopni, a potem czekają na wyjazd na lokale i praktycznie tego samego dnia lub następnego są na lokalu świeżutkie lody. Daniel, ale mam takie jedno marzenie. Moim marzeniem jest spróbować loda tak dosłownie sekundę po wyjściu z tego, nie wiem, czy wy sami to robicie rękoma, czy jakaś maszyna to robi, dosłownie takiego wręcz ciepłego, gorącego loda. Zaraz to ogarniemy. Co ciekawe, każdy ma bardzo podobne marzenia, więc nie jesteś tym wyjątkowy. Dzisiaj to spełni. Zapraszam. Masz szczęście, bo produkuje się pistacja ze 100% pistacji, więc spróbujesz, jak smakuje pistacja. Pięknie. Najświeższa z najświeższych możliwych. Dobra. Prosto. To tak jak wiecie, mleko prosto od krowy. Wstydzka tam na wsi. Niesamowite. Robert, świeże już się nie da, smacznego. Patrzmy na minę. O kurde. Wiesz, jesteśmy w tym razem 7 lat i za każdym razem, jak próbuję lody prosto z frezera, mam dokładnie taką samą minę jak ty teraz. Zresztą nie tylko ja, bo każdy myślę, że u nas w firmie. Czy moja żona, czy nasz wspólnik Bartosz, wszyscy się cały czas tak samo jaramy, wiesz? Tutaj mamy takie pomieszczenie, które można nazwać spa dla lodu, bo tutaj lody sobie zimują, odpoczywają. Okej. Trochę jak w krematorium. I czekają na wyjazd. Ile lodów tygodniowo czy dziennie robicie w To zależy. To zależy od tego, bardzo jesteśmy zależni od pogody. Natomiast może powiem inaczej. Nasze moce przerobowe dzienne to jest na poziomie, muszę przeliczyć kilogramy. Myślę, że 1,5 tony w stanie jesteśmy dziennie produkować, ale produkujemy gdzieś między 25 a 30 ton w sezonie. Tak, tyle produkujemy miesięcznie na ten moment, a to się ciągle zwiększa. No ale wiadomo, że jak są jakieś wakacje, to więcej, w zimę mniej, czy nie macie takiej... Paradoksalnie najwięcej lodów ludzie jedzą na wiosnę w miarę, to jest ciekawostka, ciepły weekend. I to jest, jeżeli jest ciepła niedziela, dla nich to jest plus 10, plus 12 stopni, wyjdzie słońce, wtedy wszyscy chcą już poczuć tą wiosnę, to lato i... Każdy chce zjeść tego loda wówczas. Więc te największe kolejki, to co widać, to jest takie
to jest ten moment pierwszy wiosenny i to dosyć śmiesznie wygląda, bo najczęściej jeszcze nie ma liści na drzewach. Widzimy jeszcze te smutne same jakby konary, a ludzie idą i jedzą lody, bardzo często w kurtkach puchowych, bardzo często w czapkach, szalikach. Jest jakaś granica przydatności lodów, jak szybko one muszą z tej podni wyjechać i zostać skonsumowane, czy tak. Mogą tu być ile mogą? Jak to wygląda? To jest bardzo zasadne pytanie, ponieważ tym się różnią lody rzemieślnicze od lodów przemysłowych. My pomimo tego, że jesteśmy już dosyć dużą firmą, to produkujemy to stricte rzemieślniczo i metodami rzemieślniczymi zarówno też nie używamy żadnych polepszaczy, które by wydłużały ten termin przydatności, więc nasze lody tak naprawdę maksymalnie szybciej się psują. Tak można powiedzieć. Do miesiąca czasu mają termin przydatności. Znaczy badania mówią, że trochę dłuższy, natomiast my jakby trzymamy się tego, żeby to było krócej, więc jeżeli tak się staramy też produkować, żeby klient, który je lody na lokalu, jak maksymalnie nawet i tygodniowe lody, to już jest dla nas bardzo dużo, ale wtedy one mają najintensywniejszy smak. W Polsce jemy bardzo dużo lodów, ale jeszcze bardzo mało lodów rzemieślniczych, bo w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na przykład Włochy mają zupełnie inny przelicznik i tam 80% rynku to są lody rzemieślnicze. U nas jest to maksymalnie kilkanaście procent, więc mamy nad czym pracować, żeby uświadamiać to ludziom, żeby jedli te dobre produkty, bo to jest trochę tak, jak paradoksalnie oczywiście, ze zdrową żywnością. Nasze lody, można śmiało powiedzieć, to są zdrowe lody. I mówię to z pełną prezentacją, świadomością, jeśli ktoś uważa inaczej, to jest w błędzie. Co więcej, zdradzę Ci kolejną ciekawostkę. W przypadku lodów stricte rzemieślniczych, kiedy tutaj mówimy o prawdziwej naturalności lodów, ja zawsze podaję dwa takie przykłady. Pierwszy przykład to jest sorbet z banana. Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać banan po starciu? No banan jest żółty, ale nie wiem, może biały? Będzie siny. Będzie siny, bo każdy, kto zetrze banana, zobaczy, że on jest faktycznie siny. I nasz sorbet ma siny kolor. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale świadczy o tym, że ten sorbet jest naturalny. Jeżeli gdzieś zobaczysz, że on jest żółty stricte, to znaczy, że gdzieś po drodze coś poszło w kierunku lodów przemysłowych, a one tylko udają lody rzemieślnicze. Analogiczna sytuacja, bardzo prosta, bardzo często lody smerfowe. Idealnie niebieskie lody, które dzieci uwielbiają, kupują kolorem i nazwą. Natomiast to nie jest naturalny lod. My te lody robimy niezmiernie rzadko. Robimy niezmiernie rzadko tylko dlatego, że zabarwiamy je spiruliną. To jest naturalny barwnik, który dodajemy do śmietanki. Niesamowicie drogi. Niesamowicie drogi, który mega podraża koszt. Natomiast wówczas te lody faktycznie są niebieskie, ale nie tak bardzo intensywnie niebieskie. Aczkolwiek możemy je nazwać smurfowe, bo są zabarwione naturalnym barwnikiem. Od taki niuans kolejny. Zaczynaliśmy na 18 metrach kwadratowych. Moja żona z naszym wspólnikiem, bratankiem, małżonki Bartkiem kręcili sami lody i podawali je bezpośrednio ludziom w lokalu. Wy mieliście jakieś zaplecze od początku? Czy te 18 metrów kwadratowych to było zaplecze, które nie dawało wam więcej? Czy raczej badaliście ten rynek? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Tyle nas było stać. My zaczynaliśmy od jednego małego urządzenia, które produkuje lody. Nam nikt nic nie dał. My z żoną zajmowaliśmy się zupełnie innymi rzeczami i długo dojrzewaliśmy do tego, żeby zmienić branżę. W pewnym momencie tak się zdarzyło fajnie, że spotkaliśmy się z Bartkiem, który świeżo wrócił ze Stanów. Zapytaliśmy go, co będzie robił. On powiedział, że nie wie, co będzie robił, ale na pewno nie będzie pracował dla nikogo, tylko chce robić coś swojego. A my wtedy mieliśmy pomysł, żeby otworzyć kawiarnię w Warszawie. Więc powiedzieliśmy krótko, słuchaj, no to może chcesz, ty to zróbmy lodziarnię, zróbmy kawiarnię, ty ją nam poprowadź, my to zrobimy i tak to będzie działać. Małbrakowo mnie nie było, wiesz, bo ja mam za sobą parę prób samobójczych, o których nie wstydzę się mówić. Jestem niepijącym alkoholikiem i jestem osobą, która jest w terapii od wielu lat. Nie wstydzę się tej terapii, a wręcz jakby lubię o niej opowiadać i lubię każdego nakłaniać do tego, żeby zobaczył, co się ze sobą dzieje. Zresztą my prywatnie kiedyś też o tym rozmawialiśmy i polecam bardzo serdecznie. I to też spowodowało to, że jestem tu, gdzie jestem, bo nie można by stworzyć takiej firmy, gdybym ja dalej funkcjonował jako osoba niedojrzała emocjonalnie. I bardzo dziękuję losowi, mojej wytrwałości, determinacji, i mam bardzo dużą wdzięczność przede wszystkim do tego, że udało mi się okiełznać moje demony, które przez, tak jak powiedziałem, większość życia, różne sploty okoliczności, tylko ja nie chcę tego na czynniki zewnętrzne jakby sprowadzać i tłumaczyć, że byłem taki dlatego, że znalazłem się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej sytuacji, bo mogłem tego nie robić, bo niejednokrotnie będąc narzędziem w pewnych sytuacjach, mogłem tego nie robić, a robiłem. Cierpiałem ja, cierpiała moja rodzina, cierpiał mój syn, ale na dzień dzisiejszy tak nie jest. I
myślę, że ja też jestem przykładem, tak jest w dużym skrócie mówię, ale tego, że z bardzo trudnych sytuacji, z bardzo trudnych opresji, z dołków życiowych, z tego, kiedy wydaje ci się, że twoje życie nie ma sensu, że narobiłeś wiele głupot, że narobiłeś wiele długów, że spaliłeś wiele mostów, że z tego można w swoim życiu zmienić, z tego wyjść, być w tym bardzo konsekwentnym i doprowadzić się do takiego stanu, kiedy jest się człowiekiem szczęśliwym. Bo ja na dzień dzisiejszy jestem człowiekiem szczęśliwym, mam szczęśliwą rodzinę, mam przyjaciół, znajomych, mam świetnych pracowników i to nie znaczy, że moje życie jest tylko usłane różami, ale dzięki temu, co przeszedłem i w jaki sposób uczę się tego życia, wiem, jak sobie w nim radzić. I bardzo polecam każdemu, aby zajrzał w siebie, jeżeli ma problem, albo wydaje mu się, że są jakieś symptomy jakiegoś problemu, to niech się nie wstydzi i niech nie wstydzi się wołać o pomoc, tylko niech to robi, bo naprawdę można osiągnąć dzięki temu fajne efekty. Ja nie wstydziłem się i pamiętam jak dzisiaj, jak kiedy moja własna małżonka wyrzuciła mnie z domu, powiedziała, że to będzie najlepsze rozwiązanie i nie wie, co będę robił w życiu, ale wie, że na pewno się w życiu więcej nie napije i dobrze mi życzyła, to był na mnie mega kop do tego, żeby się podnieść. I ja siedziałem u terapeuty nie raz w tygodniu, tylko codziennie dla samego siebie. To było też bardzo zadziwiające dla mojej terapeutki, która notabene później napisała, jak napisała książkę, to jestem jeden z bohaterów tej książki, napisała moją historię ówczesną. I jestem bardzo, bardzo, bardzo dumny z tego, że mogę o tym komuś opowiedzieć i że mogę być przykładem dla siebie i dla ludzi dookoła. I myślę, że nim jestem. Ale też oprócz tego jestem po prostu zwykłym człowiekiem, jestem zwykłym Danielem Kacprzakiem, który potrafił się nim stworzyć, bo wcześniej to ja nie wiedziałem kompletnie, kim jestem. Dzisiaj wiem, że jestem sobą. Jeżeli robisz wszystko wbrew sobie, no to niestety masz coraz gorsze myśli. Myślisz, że ty jesteś do dupy, że świat jest do dupy, że nawaliłeś. No i co? Trzeba się ewakuować z tego świata. Więc ja próbowałem się ewakuować 3-krotnie. Na szczęście los miał dla mnie trochę inne rozwiązanie. Ilu pracowników zatrudniacie? To zależy od sezonu, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich pracowników sezonowych i szczyt sezonu plus pracowników produkcji na lokalach menadżerów, to z tego co ostatnio pytałem żonę, to wysyłała około 250 przelewów miesięcznie. 250 osób? Tak. Ja pierdzielę. Tak. I wiesz, to wszystko spłycam do świadomości takiej, oczywiście w cudzysłowie. Kupuję loda za 5. Ile kosztuje jedna gałka loda u was? 6 zł? U nas nie ma gałek, u nas są porcje, duże porcje i ta porcja kosztuje w chwili obecnej 8 zł. No dobra, 8 zł, tak? Kupuję loda za 8 zł, a to wszystko jest poparte takim zapleczem tego, że 250 osób pracuje na to, żeby miał finalnie tego loda. Ale zaczął się sezon na jagody, więc zaczęliśmy produkować jagodzianki i produkujemy na ten moment około 1000 jagodzianek dla naszych klientów. Natomiast no, te ilości będą się zwiększać, bo to jest taki towar, który jak przychodzi na to moment, to ludzie trochę dostają głupawki i oni muszą wszyscy zjeść, więc za chwilę będzie tego potrzeba bardzo dużo. A zobacz jak to wygląda, bo tu akurat dziewczyny składają. Wszystko nakładane jest ręcznie. W każdej takiej jagodziance, którą później zobaczysz dzisiaj na lokalu najprawdopodobniej jest 80 gram jagód. 80 gram szczęścia, jak to mówi mój wspólnik. No i proces jest bardzo prosty, ale zarazem bardzo żmudny, ponieważ lepimy wszystko ręcznie. Następnie dziewczyny to wkładają do chłodni. O, tak wygląda już zrobiona jagodzianka. I ona sobie dojrzewa do nocy, żeby enzymy przeszły jeszcze dodatkowo w cieście, żeby smak był intensywniejszy. I w nocy przychodzi inna ekipa i na takim piecu tutaj w środku, nie wiem czy coś jest, są wypiekane te jagodzianki i następnie przesyłane już na lokale. Ponieważ wszystko odbywa się jednego dnia, tak naprawdę jednego dnia to musi zostać zjedzone. Jeżeli nie zostanie zjedzone, to wówczas korzystamy z aplikacji Too Good To Go lub Foodsy. Jest to towar, który nadaje się super do jedzenia, natomiast my nie godzimy się z tym, żeby sprzedawać to przez 2 dni. No i właśnie co wtedy, bo tu jest straszna kontrowersja z tym związana, że szkoda wyrzucić, bo to jedzenie, a z drugiej strony jak sprzedasz albo oddasz komuś, jak oddasz, to musisz zapłacić podatki i tak dalej i te inne. Jak wy to rozwiązujecie? No to masz przed sobą człowieka, który jest w 100% odpowiedzialny za panowanie nad tym i za chwilę zobaczysz moje centrum dowodzenia. Okej. Okay. Jesz sam po prostu, chociaż nie widać po brzuchu. Mieliśmy
o tym nie mówi i to jest tylko co drugi dzień. Wiesz co, mam dosyć dużo systemów, które pokazują mi, jak wygląda amplituda sprzedaży. Jak ona wygląda w zależności od pogody, od temperatury, od tego, czy pada deszcz, czy świeci słońce, jaka jest pora roku, jaka jest wilgotność, jaki jest barometr, czy korzystny, czy niekorzystny, bo wówczas ludzie zupełnie inaczej podchodzą z perspektywy zakupów, czy im się chce zjeść, czy nie chce. Więc jest mnóstwo czynników, które pozwalają nam dosyć mocno, mi, bo ja jestem tą osobą, która to planuje centralnie na ten moment cały czas, dosyć precyzyjnie zaplanować produkcję wszystkich produktów na dany lokal. I oczywiście, że zdarzają się takie rzeczy, bo dlatego jest Foodsy i Too Good To Go, że nie sprzedamy wszystkiego, ale to są tak nieduże ilości, że fani Foodsy i Too Good To Go, bo jest ich mnóstwo w Warszawie, czekają tylko na ten moment, żeby kliknąć paczkę. Natomiast moja skuteczność na ten moment waha się pomiędzy 95, a czasami 100% nawet sprzedaży mi się uda osiągnąć i czasami też mamy zarzuty, że nie ma towaru danego po południu. Nie może go być, bo byśmy bardzo dużo marnowali. Ludzie często tego nie rozumieją. Natomiast no, ja staję przed dylematem, czy wśród asortymentu, który ma kilkadziesiąt pozycji, ma być wszystko do końca i ludzie mają być szczęśliwi, a ja potem mam mnóstwo tego wyrzucić albo sprzedać Too Good To Go, co by się też musiało wiązać z podniesieniem ceny oczywiście, czy jednak zgodzić się na to, że nie każdy klient kupi ten dany towar. No i dla mnie jest opcja oczywista. Nie marnujemy jedzenia, bo szkoda. Natomiast dosyć, jeżeli nas nie zaskoczy nic, to do tej 18, 19 wybór jest dosyć duży. Jak coś zaskoczy, to potrafi być o 16, 15 nie być towaru. Natomiast no, nie mamy na to wpływu aż tak dużego. Aczkolwiek nieźle sobie z tym zdajemy radę. Ale to też jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś w perspektywie tego, jak ty analizujesz, jak ty, to twoje centrum dowodzenia. Mam nadzieję, że zaprosisz nas do tego miejsca. Tak, uchylę ci rąbka tajemnicy. Ciekawe, że tam wszystko rozkminiasz na zasadzie. Nie do końca, nie. Ja mam umysł bardzo analityczny, jestem tego świadomy i lubię to. To też ma dwie strony medalu, bo jedno jest to, że lubię i jestem bardzo zadowolony, kiedy moje efekty, moje prace są namacalne bardzo, bo są bardzo namacalne i widać, że wszystko się świetnie sprzedało. Kiedy coś się wydarzyło po drodze i coś zostanie, no to to zostaje w mojej głowie i moja odpowiedzialność jest za to. A mogę ci powiedzieć tylko tyle, że na dzień dzisiejszy, jeżeli straty niwelujemy o 1% w stosunku do sprzedaży, to w skali roku ja mam jakieś 170 tysięcy złotych, którego nie mam normalnie, które mogę przeznaczyć na różne cele, więc to są ogromne pieniądze. Okej. Natomiast wracając, no nie ja jakby wymyślam pewne narzędzia albo wymyślam w głowie jakiś zarys narzędzi, które będą nam potrzebne do realizacji tego celu. Natomiast no, mam od tego ludzi, którzy mi w tym pomagają, a ja jestem już tym końcowym elementem, który to zbiera do kupy, ponieważ na dzień dzisiejszy jeszcze, ale myślę, że do tego dojdzie, sztuczna inteligencja nie jest w stanie tego opanować. Ale to jest bardzo fascynujące, że to by się mogło wydawać, że to są zwykłe jagodzianki, zwykłe lody. I zdawać by się mogło, że to nie jest jakaś fizyka kwantowa, a mimo wszystko te analizy, te schematy rynkowe musisz tak badać, że może to jest droga do tego wielomilionowego sukcesu właśnie, który osiągnęliście. Ale są też tego minusy, bo to, co się dzieje w mojej głowie niejednokrotnie, mnie pokonywało i moje niezrealizowane pomysły potrafiły mnie tak pokonywać, że mało brakowało, bym popadł na przykład niejednokrotnie w dosyć dużą depresję, więc to są zawsze plusy i minusy. Dlatego też pracuję nad sobą bardzo szeroko i na różnych płaszczyznach i nie wstydzę się o tym mówić, na przykład, że jestem w stałym kontakcie z moim terapeutą, z którym pracuję od wielu lat, że polecam każdemu, żeby gdzieś dawał upust swoim emocjom, żeby próbował je nazwać, żeby próbował je zrozumieć, a dzięki temu bardziej komfortowo mógł żyć. Bo to nic nie jest zero-jedynkowe. Jeżeli ktoś patrzy z boku i sobie myśli super biznes, wiesz, kiedyś było takie powiedzenie, jedzie zajebistym samochodem, pewno ukradł, nie? No to tak nie działa. Nie działa absolutnie. No mogło się zdarzyć, że ktoś ukradł. Ja przeszedłem bardzo długą drogę i przechodzę ją cały czas, aż westnąłem sobie, bo po drodze się działy różne dziwne rzeczy, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jaką drogę przeszedłem, jak ją przechodzę, w jaki sposób. Wszystko jest wypadkową bardzo różnych czynników i rzeczy, nad którymi należy pracować. Powiedziałeś dużo o rodzinie. Jak ważna jest rodzina w twoim biznesie? Dla ciebie. Jesteśmy firmą rodzinną, bo oprócz tego, że jest moja małżonka, to tak jak powiedziałem wcześniej, jest bratanek małżonki Bartosz, który z nami od początku tworzył tą firmę. Więc to relacje rodzinne są bardzo ważne, natomiast jakby nauczyliśmy się je oddzielać. My jesteśmy partnerami w biznesie.
Niejednokrotnie mamy różne wizje, niejednokrotnie ścieramy się na różnych polach, ale to są stricte biznesowe sprawy. I rodzinę, nawet jeżeli mamy problemy rodziny, bo więcej osób z rodziny u nas pracuje, siłą rzeczy to jest fajne, że możemy dać jeść ludziom dookoła, których znamy. Dzięki temu, że my sami potrafimy tworzyć firmę. Więc jakby jeżeli takie rzeczy mają miejsce, to staramy się dosyć szybko rozwiązywać. I też jesteśmy w tym trochę tacy, że podzieliliśmy kompetencje, ale też pewne problemy, które nas dotykają, to każdy z nas rozwiązuje inny problem. Chyba że ktoś przyjdzie o pomoc do drugiej osoby w rozwiązaniu tej danej sprawy, sytuacji, to wówczas rozmawiamy szerzej. Natomiast no my też nie mamy czasu na wiele rzeczy. To też, żeby była jasność, to nie jest tak, że ja nie mam czasu, bo ja mam czas bardzo fajnie poukładany. Jestem zadowolony z tego, jak go poukładałem, bo zaczynam dzień codziennie o 6 rano, chociażby od 8 km spaceru, a potem już dzieją się inne rzeczy jeszcze związane z moim rozwojem fizycznym i dopiero po treningu przyjeżdżam do firmy, w której jestem najczęściej do godziny 18. Natomiast no, w trakcie tego dnia bardzo dużo się dzieje. Jest dużo wyzwań, ale jest dużo naprawdę fajnych rzeczy. I nawet te wyzwania, tym bardziej, wiesz co, powiem ci więcej, te, które są trudne, z pozoru trudne albo serio trudne, są rzeczy, które mnie motywują i które pokazują mi, że warto jest wyjść im naprzeciw, warto jest mieć odwagę i też warto być otwartym przede wszystkim, bo ta otwartość daje dużo. My z racji tego, że zatrudniamy w chwili obecnej bardzo dużo pracowników, to też mamy dużo różnych sytuacji stykowych. Czy też konfliktowych, prawda? Natomiast ja jestem przekonany w 100% o tym, nie w 95%, tak jak w przypadku statystyk, w 100%, że mamy rewelacyjną ekipę, że nasi pracownicy pójdą za nami w ogień, że nasi pracownicy są zadowoleni z pracy, tego, że pracują u nas. Staram się być bardzo... Jestem surowym szefem na pewno, ale jestem sprawiedliwym i wspierającym szefem i oni to widzą. W inny sposób, jeżeli ja nie zbuduję swojego autorytetu, to mogę mieć iluzję tylko i wyłącznie tego autorytetu, a to zawsze się odbije wówczas wcześniej czy później na tym, jak wszystko funkcjonuje wokół mnie na gruncie zawodowym i prywatnym. Więc jakby poukładanie w głowie mega ważne i codziennie nad tym pracuję, codziennie robię kroki do przodu, ale codziennie też zdarza mi się parę kroków w tył. Tylko tyle, że potrafię już na nie trochę spojrzeć z innej perspektywy. Nie jestem dla siebie taki surowy, ale wyciągam wnioski. To jest fajne. Tu jest kolejny z działów. Tutaj robimy nasze pyszne ciasta, które też są stricte naturalnymi ciastami. Więc jak coś zobaczysz na lokalu, że jest w witrynie chłodniczej, to wtedy masz dużą prawdopodobieństwo tego, że ciasto jest naturalne. Jeżeli zobaczysz w witrynie niechłodniczej w ladzie ciasta, które stoją tydzień czasu, dwa tygodnie, to nie są prawdziwe, naturalne ciasta. Te ciasta są takie, jak się robiło metodami tradycyjnymi w domu. Stoją maksymalnie 2-3 dni na lokalu do sprzedaży, potem już się nie nadają do sprzedaży, ale przez ten czas na szczęście ludzie je jedzą. Kim ty jesteś z zawodu? Jakby prowadzisz biznes od 7 lat, ty jesteś z zamiłowania, z pasji cukiernikiem, ty robiłeś coś takiego kiedyś? Skąd w ogóle taki biznes? Czy po prostu jesteś dobrym przedsiębiorcą, który nie musi się na tym znać na 100% i ma ludzi, którzy to ogarniają? Powiem ci, jak wygląda mój proces wykształcenia, jak wygląda. Kończyłem technikum samochodowe, zresztą auta zostały moim konikiem do dzisiaj. Technikum samochodowe to było pierwsze, natomiast nie proś mnie na pewno o naprawienie samochodu, bo mogę ci go tylko zepsuć. Studiowałem handel zagraniczny i skończyłem w ramach ciekawostki pedagogikę zarządzania, mogę być dyrektorem szkoły. Nie ma takiej opcji, nie chcę mieć na sumieniu dzieci. Później bardzo długo pracowałem z małżonką w branży finansowej. Mieliśmy franczyzę jednego z takich wiodących brokerów w Polsce, który miał ponad 100 lokalizacji w Polsce i my 4 lata z rzędu byliśmy jedynką w Polsce w finansach. Sprzedawałem samochody w pakietach z leasingami, bo robiłem to, co kocham, czyli jestem zajebistym sprzedawcą, bo wiem o tym, że jestem urodzonym sprzedawcą. Natomiast jeszcze to sprzedawałem auta, które potrafiłem ludziom w sposób bardzo szczery, konkretny, czasami bardzo niewygodny dla mnie, bo powodujący, że ze mnie nie zarobiłem, nie miałem prowizji, ale podpowiedzieć. Dzięki temu zdobyłem bardzo dużą bazę klientów. Stamtąd wziął się też pierwszy taki nasz znajomy, który obecnie jest naszym przyjacielem, można powiedzieć, który otworzył lodziarnię w Wrocławiu i bardzo długo nas namawiał na to, żebyśmy otworzyli. Cukiernikiem nie jestem, nie byłem i nigdy nie będę, natomiast ponieważ potrafię dobrze w matematykę, bo też zdarzyło mi się za młodych czasów chociaż wygrywać olimpiady matematyczne, że potrafię dodawać, to też sobie dodałem do tego, że jeżeli znajdę wokół siebie ludzi, którzy mi pomogą, którzy się na tym znają, stworzę im do tego atmosferę,
a oni są bardzo dobrzy w swoim fachu, to oni to oddadzą i jeszcze będą mogli robić fajnie, oni siebie realizować. Więc mamy swoich cukierników, mamy swoich piekarzy, mamy swoich lodziarzy. Ja nie muszę być mistrzem Polski ani mistrzem świata w cukiernictwie, natomiast chodzi o to, żeby znaleźć takie osoby. O, jest! To jest bardzo ciekawe, jaka jest marża na takim jednym lodzie. Załóżmy, za 8 zł sprzedajesz porcję lodów. Ile kosztuje wyprodukowanie, ile de facto was kosztuje taka porcja? To jest duża marża, na przykład na kawie. Jak kiedyś sobie liczyłem totalnie amatorskie moje obliczenia jako klient, konsument, no to kawa to jest, nie wiem, koszt produkcji takiej kawiarni sieciowej, powiedzmy, to jest, nie wiem, złotówka 2-3 zł załóżmy, sprzedają za 15 zł taką kawę. Jak no, to jest u was? Jeśli, zależy jak liczyć, no nie, no bo jeśli chodzi o same komponenty typu, zaraz wrócę do lodów, ale powiem o kawie, no nie, jeśli sama kawa, zmielenie jej i zalanie wrzątkiem, no to okej, tylko kawa ma wiele innych składowych, których ludzie nie do końca liczą zawsze, no bo do tego mamy czynsze lokali, pracownicy, mamy, nie wiem, porcelanę, wyposażenie lokalu, koszty stałe, koszty zmienne, więc z tych 70 groszy na kawie czy złotówki robi się tak naprawdę 3, 4, 5, 6 zł. Zależy od tego, jak to wszystko jest zbilansowane. Na lodach marża jest też super. Będę posługiwał się tutaj porcją 80 gramów, bo taką mamy. W zależności od smaku na śmietance czysto komponentowo będzie to około, myślę, między złotówka a dwa. W zależności od jakich komponentów, w sensie jaki jest, nie wiem, czy sezon, czy wielkość firmy, jak negocjujemy i w ogóle. Między złotówką a dwójką jesteśmy w stanie wyprodukować porcję lodów, ale do tego dochodzi pracownik, czynsz, kierowcy, samochody, leasingi, często rozwija się firma na dźwigni, więc kredyty także. No i z tych 2 zł wychodzi na przykład czasami 4, 3. No, trzeba by policzyć co do smaku 5, no jeśli pistacja, to bywa i 6. No. Zależy jakie masz podejście biznesowe, no bo możesz wyprodukować tą porcję za 30 groszy, a możesz za 4 zł, tak? Jeśli użyjesz pełnotłustej śmietany 36, tak jak my, versus 30 albo w ogóle śmietano podobne roślinna taka baza, która niestety, ale jest często stosowana, no to wtedy ten koszt jest zupełnie inny. To samo z mlekiem. Świeże mleko kosztuje, nie wiem, między 3 a 4 zł, a jakieś tam mniej tłuste, czy UHT, czy po prostu mniej mleczne, bo mleko mleku jest nierówne, nie? Może kosztować złoty 52, 2,50. Pewnie. Trzeba strasznie dużo lodów wyprodukować, żeby biznes był no aktualnie kręcimy około tony dziennie. No. To jest pasteryzator, tak? Tutaj wlewamy na początku wszystkie komponenty niezbędne do produkcji lodów, czyli śmietanę, mleko, cukier, cukier prosty i nutkę wanilii. To wszystko pasteryzujemy wysoką pasteryzacją do 90 stopni i szybko składzamy do 4. Potem dojrzewa przez około 72 godziny i później jest to baza do każdego naszego mlecznego smaku lodów. Tak, czyli od śmietanki przez dodawanie karmelu do karmelu, ciasteczek do ciasteczek, bakali, czekolady, białej czekolady, owoców różnego rodzaju. Tak naprawdę tutaj w tym miejscu można zacząć sobie już płynąć ze swoją wyobraźnią. Tu tylko nadmienię, że w tej części produkujemy pączki, natomiast tutaj cała produkcja odbywa się w nocy, zaczynamy o 12 w nocy, kończymy o 4 rano i towar wyjeżdża już na lokale. W chwili obecnej pączki są przygotowane na jutro, bo dojrzewają sobie, że tak powiem. I z tych małych kuleczek wyrosną właśnie takie duże ponczusie, które jutro każdy będzie mógł zjeść na lokalu, a jak wyglądają, to doskonale wiesz. A może i pokażemy naszym widzom. Tam się smażą, przekręcają się bardzo ładnie. Teraz się nie ma co przekręcić, ale wierzmy, że to jest świetna zabawa. Tu się kręci ciasto na te pączki. Tu jest początek wszystkiego, więc tu wsypujemy mąkę, tu wrzucamy masło, tu wrzucamy cukier, szczyptę soli i drożdże naturalne. I to są w zasadzie wszystkie składniki, jakie są potrzebne do zrobienia pączka. Jedyne, a przepraszam, jeszcze do tego woda i mleko. No i trochę miłości pewnie. No to jest oczywiste, natomiast jakby żadnych dodatkowych składników. Jedynie proporcje są naszą
słówką tajemnicy. Tajne, tak, okej. Okay. To są te niuanse, które dają To jest świetny różnicę. Moment, żeby spytać się też, co jest najtrudniejsze, najbardziej wymagające inaczej, najbardziej wymagające w produkcji waszej. Czy to są torty, czy to są pączki, czy to jagodzianki, lody? Co najwięcej czasu zabiera? Najtrudniejszą energii? Jakby... Do produkcji najtrudniejszym elementem są croissanty, których nie widziałeś, nie było ci dane widzieć ich, jak je produkujemy, ponieważ w chwili obecnej nie ma zmiany, która produkuje w osobnym pomieszczeniu. Natomiast z punktu widzenia jakby takiego całokształtu trudności, no to oczywiście, że są ciasta i torty, bo są najbardziej pracochłonne i tam najwięcej się dzieje. Ale w każdym z tych produktów można coś znaleźć takiego z racji tego, że właśnie są naturalne, że na każdym etapie możemy się pogubić. Tu na przykład, nie wiem, jeżeli będzie temperatura niewłaściwa, ktoś dodał źle proporcje, to pączki nam nie urosną po prostu i nie będzie czego wyprodukować. Problem też na przykład może nastąpić z powtarzalnością. Często ludzie mówią, dlaczego to wygląda tak w ladzie, a to inaczej. Ano dlatego tak wygląda, że towar jest naturalny i nigdy nie będzie idealny. Idealny będzie wtedy, jeżeli będzie od początku do końca z prochu i z maszyny i każdy będzie jak od linijki. Tak nie ma i nie będzie. A z czego masz największe dochody, przychody? To są właśnie croissanty? To pewnie zależy od sezonu. Od skali pewnie też nie, zależy. Nie, to zależy od sezonu, bo jakby inne produkty sprzedają się latem, inne wiosną, inne jesienią, inne zimą. I stąd też... W skali roku? W skali roku to jest pół na pół. Wiesz co, inaczej, jest 80% tych produktów, które dają nam tak naprawdę jeść, a pozostałe 20% to są te, którymi się bawimy i chcemy, żeby były, bo one uzupełniają ofertę, ich jest mnóstwo. Natomiast w tych 80% tak naprawdę to są lody i pączki, a pozostałe produkty to jest te 20%, a jest ich dużo. Witam w Centrum Dowodzenia, nasze małe biuro, w którym dzieje się bardzo dużo. Tu jest moje centrum dowodzenia, o którym zaraz Ci opowiem i o którym trochę rozmawialiśmy. Tu rezyduje Bartosz, którego miałeś okazję poznać, a tam moja małżonka i wszystkie rozliczenia finansowe, czyli to, co na szczęście nie muszę się tym zajmować, bo jest straszne. Jest tego bardzo dużo, ale ona się w tym odnajduje i to lubi, zresztą jest po rachunkowości, więc musi to lubić. Tu jest nasza mapa z naszymi lokalizacjami. Tutaj mamy obwodnicę, wokół której się rozwijamy. Tu jest produkcja, więc żeby było łatwiej logistycznie, dlatego tak to wygląda. Natomiast tu są obecne lokalizacje i te, które są na niebiesko, to są w realizacji. Tu mamy dużo do zrobienia, tu mamy dużo do zrobienia, tu mamy dużo do zrobienia. Jest co robić jeszcze przez najbliższe lata. Podstawmy Daniela pod ścianą. Które lokale najwięcej przynoszą dochodów? Które dzielnice w lokalach? Nie ma podziału dzielnicami. Wiesz co, zauważyliśmy bardzo prostą prawidłowość. Im większy ciąg komunikacyjny, tym jest jakby większa szansa na to, że będą generowane większe obroty. Tylko u nas, w programie High Five, Daniel zdradza tajniki przepisu na sukces. Aczkolwiek bardzo fajnie działa lokalność, ponieważ... No właśnie, to taki chyba bardziej lokalny biznes, taki osiedlowy wręcz można powiedzieć. Tak. Ile w Twojej branży, w Twojej firmie jest digital marketingu, a ile marketingu szeptanego, takiego, takiej poczty pantoflowej? Wiesz co? Jak bardzo ważna jest... To będzie moja bardzo subiektywna opinia. Natomiast w tym momencie, w którym już jesteśmy, to się troszeczkę zmienia, aczkolwiek na samym początku marketing szeptany jest podstawą, jest fundamentem i to jest to, co tak naprawdę nas wybiło do przodu. Zdradzę Wam teraz coś, czego nikt Wam nie powie i nie pokaże, to jest w jaki sposób staram się zapanować nad tym, aby towar się nie marnował, aby jak najmniej poszło w aplikację Too Good To Go czy też Foodsy. I pokażę Wam, jak to trochę wygląda u mnie od kuchni. Tu są nasze różne działy, którymi się zajmujemy. Tu jest jeden z produktów i mamy dowolny dzień, w którym na przykład mam informację, że padał słaby deszcz, wilgotność wynosiła 73%, barometr był niekorzystny i wówczas mamy informację, ile produktów było zaplanowanych, ile było sprzedanych, o której godzinie się sprzedały. To jeszcze też są niepełne dane, bo kolejne dane nam mówią o tym, do jakiej godziny, ile procent produktów się sprzedało. I na tej podstawie myślę, co zrobić na kolejny dany dzień. Oprócz tego sprawdzam na bieżąco w systemach, jak idzie sprzedaż na bieżąco. I tak pracuję praktycznie przez większość mojego dnia. Koduję sobie cyferki w głowie. Cyferki się zapisują w systemach, a potem przekładam to na kolejny dzień. Jestem bardzo zadowolony, jeśli zrobię to w sposób rzetelny
jeśli okazuje się, że właściwie to zaplanowałem i dzięki temu maksymalizujemy zyski i minimalizujemy straty. Paradoksalnie, kiedy to było dużo mniej lokali, było to dużo trudniejsze niż obecnie, dlatego że jest dużo zmiennych, które są tak naprawdę bardzo symptomatyczne dla różnej kategorii lokali. Efekty jakie są, to nie wiem, może się zapytać mojej małżonki. O dobrze, okej. Okay. Jakie są efekty? No cóż, wszystko jest super zaplanowane. Daniel jest, uważam, że najlepszym planistą w naszej firmie. Ma głowę mocno statystyczną i fajnie to wykorzystuje w swojej pracy. Pięknie. Trochę spontanicznie, ale bardzo dziękuję Agnieszce Morzące za to, ten spontan, to jakby taki jest program High Five, tu bez udawania żadnego. I tutaj u was chyba też bez żadnego udawania. Widać takie, taką szczerość w tym, co mówicie. To jak to wygląda w liczbach sprzedażowych, przychód, dochód w skali roku, taka firma? Żeby cię zobrazować, w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam, kiedy mieliśmy jeden lokal i drugi się otworzył pod koniec roku, to obroty były niecałych jakieś nieduże setki tysięcy. Na pewno dużo poniżej miliona. W zeszłym roku już to te obroty przekroczyły grubo powyżej 20 milionów. Natomiast w tym roku jeżeli skonsolidujemy wszystkie nasze spółki, bo to nie jest jedna spółka, to myślę, że 30 kilka milionów obrotu będzie na dzień dzisiejszy i to stale rośnie. Są to fajne, godne pieniądze do fajnego życia, tylko tyle, że jeżeli by miały być celem samym w sobie, to też nie wróży przyszłości. Ja nie wiem, czy wyczerpałem odpowiedź na twoje pytanie. Gdyby to nie było dochodowe, to byś tego nie robił na pewno. Tak, no proste, tylko że tak jak powiedziałem, one są przy okazji. Powiedziałeś o tych lepszych czasach, nawiążę do gorszych, jakim był COVID, a może bynajmniej to były gorsze czasy dla was, czy jednak zyskaliście w tym okresie? Jak to u was wyglądało? To też jest bardzo wielowątkowe, dlatego że jak przyszedł COVID, myślę, że wszyscy, nie chcę też generalizować, ale no ludzie się przestraszyli, no nie wiedzieliśmy, co to jest, co się wydarzy za chwilę. Świat stanął, stanęliśmy i my. Pamiętam, jak dziś natychmiast zwołaliśmy zebranie naszych menadżerów ówczesnych w lokalu i co robimy. Przez pierwszy miesiąc odczuliśmy bardzo drastyczny spadek obrotów i zastanawialiśmy się, co będzie dalej. Natomiast jakby ja patrzyłem na to, że skoro to się u nas dzieje, dzieje się u każdego tak samo. Więc no wszyscy jakoś wcześniej czy później potrzebują sobie z tym poradzić. Ja często stosuję taką analogię i też tłumaczę w firmie, że następuje zawsze, co by się nie działo, nieważne jak bardzo trudne rzeczy, z którymi mamy do czynienia, to następuje proces adaptacji. U nas było tyle trudno, że cała branża została praktycznie zamknięta i my nie mogliśmy przyjmować klientów w lokalach, mogliśmy sprzedawać tylko towar na wynos, co drastycznie obniżyło nasze przychody miesięczne. Ale w ramach ciekawostki powiem ci, że już nie pamiętam po kolei, jak te procesy decyzyjne zapadały, ale na pewno walczyliśmy i nie poddaliśmy się i było mnóstwo pomysłów fajnych, które wówczas nam też zaprocentowały i zaprocentował też przede wszystkim to, jaki towar sprzedajemy, jakiego rodzaju towar i jak klienci nas postrzegali, bo już wówczas mieliśmy chyba 9 lokali, kiedy był COVID i notabene w czasach COVID otworzyliśmy chyba 3 lokalizacje, czy 4 późniejsze, ale to jakby dalsza historia. W momencie, kiedy państwo polskie zorganizowało tak zwaną tarczę, to się okazało, że praktycznie na tą tarczę się nie załapaliśmy. Załapaliśmy się w jej najmniejszym progu, najniższym, czyli pokazało to, że mamy bardzo mały spadek sprzedaży. I to ja zawsze będę powtarzał, że to pokazuje to, że bronimy się towarem, bronimy się tym, co robimy, to pokazuje tą prawdę, którą chcemy sprzedać ludziom, naszą prawdę i jestem szczęśliwy, że nie musiałem liczyć na czyjąś pomoc, pomimo, że na początku naprawdę było bardzo, jak w samej głowie, jakby dookoła, no bo mieliśmy już wówczas nie setkach tysięcy, ale milionowe inwestycje, to było dla nas coś nowego, a nikt nam tych pieniędzy nie dał, tylko to wszystko były wypracowane przez nas pieniądze, bardzo ciężko, bądź też pożyczone z instytucji finansowych, więc no było zastanowienie, co się wydarzy za chwilę. Okazało się, że firma obroniła się sama i jeszcze potrafiła w tych czasach zainwestować. I to też jakby pokazało nam drogę, że skoro teraz jest tak trudno, to za chwilę też będzie trudno, bo nic się nie dzieje na pstryknięcie palcem, tylko są procesy długofalowe, które zachodzą w gospodarce i to jest normalne. Nie wiadomo tylko, w jaki sposób te cykle będą przebiegać, bo gdybyśmy wiedzieli dokładnie, to każdy by był ekspertem od ekonomii, a to tak nie wygląda. Daniel, tak patrzę na tą mapę za tobą. Tak.
I dostrzegłem jedną analogię. Aha. Jedną zależność. Wy nie wchodzicie do centrum, wy nie macie pinesek żadnych tu, a tu jest, to jest moja analogia, najdroższy czynsz, jak zakładam. Czy to jest właśnie wasz przepis na sukces, który stosujecie, że wolicie mniejszy czynsz zapłacić, a ceny wszędzie są takie same? A tu cię zaskoczę, bo wcale w lokalach? Nie. Czynsz oczywiście jest najwyższy, ale obecnie na rynku jest tak, że kiedyś to centrum było bardzo drogie. Obecnie jest niewiele droższe w stosunku do tych lokalizacji dookoła. Mhm. I każdemu się wydaje, że tu ludzie płacą krocze za wynajem. Nie jest tak. Okay. To naprawdę super prestiżowe lokalizacje pojedyncze kosztują bardzo dużo, a tak to tu wszędzie jest porównywalnie. Natomiast skąd, dlaczego to tak wygląda? Słuchaj, to jest pochodna COVID-u. Mhm. To jest pochodna COVID-u, którą teraz już dosyć mocno widać. Natomiast tu jest nasza produkcja obecnie, mhm. I to jest też logistyka. My chcieliśmy się poruszać i zamknąć ring dookoła Warszawy i pewno to zrobimy, a potem powoli wejść do centrum. Wcześniej chcieliśmy trochę wcześniej wejść do centrum, ale jak się okazało w czasach COVID-u, że to, co się działo w centrum, to tutaj zmiotło mnóstwo ludzi z planszy, mhm. To stwierdziliśmy, że skoro tu nam daje jeść, to oczywiście mniejszą łyżeczką dzięki temu, ale wolimy otworzyć więcej lokalizacji, dywersyfikować te lokalizacje i koszta, a dopiero później poszukać tutaj. Już jesteśmy na etapie, jakby nie zdradzę tego teraz, ale jest tu planowane parę inwestycji bliżej centrum. Natomiast te negocjacje są na tyle w chwili obecnej z jednej strony zaawansowane, a z drugiej strony nie do końca dopięte, że nie ma tu jeszcze tych niebieskich pinezek. A niebieska pineska to są lokalizacje, które są w realizacji. Ta była akurat tak dla żartu, bo tu, że w środku Wisły kiedyś będziemy na wyspie. Daniel, jaki jest koszt postawienia jednego lokalu? To zależy od powierzchni. 100 metrów kwadratowych. 100 metrów, więc na przestrzeni czasu ten koszt znacznie wzrósł i dzisiaj 100 metrów jesteśmy w stanie wyposażyć lokal w granicy 400 tysięcy netto. Jakie są koszta miesięczne takiego lokalu potem? Stałe? W zależności od średnie koszta, w zależności od dzielnicy, stałe koszta. Wiesz co, no przy lokalizacji takiej właśnie dosyć atrakcyjnej, to sam czynsz to jest około 12-14 tysięcy miesięcznie, opłata administracyjna około 2-3 tysięcy, koszty związane z adaptacją i urządzeniem lokalu to jest około 5-6 do 7 tysięcy miesięcznie dodatkowe i pracownicy między 13 a 20 tysięcy, czyli łatwo sobie spojrzeć, że nie generując jeszcze jakby pozostałych liczb jak prąd, chociażby też, no to jest okolice 40 tysięcy miesięcznie, tak, żeby zarobić na te koszta stałe, a dalej jeszcze potrzebujemy trochę więcej, żeby się utrzymać. No i żeby to się opłacało, no to przynajmniej jest dwa razy tyle fajnie byłoby mieć tego przychodu. Tak. Zakładam, że to może szacować okolice, strzelam, może to potwierdzisz, 2000 u targu dziennego średniego z miesiąca. 2000, 3000, 1500? Jeśli to uśredniamy, to tak można powiedzieć. Natomiast nasza branża jest bardzo specyficzna, no i tak, bardzo narażona też na pogodę, okay. Ale też jakby ludzie widzą to, co się dzieje w weekendy. Jeżeli jest fajny weekend, jest fajna pogoda, no ludzie mają czas, żeby wyjść, wtedy widzą te kolejki na lokalach i każdy myśli, że tak się dzieje przez 7 dni w tygodniu. Natomiast tak naprawdę weekendy u nas pracują na to, co się dzieje w tygodniu, bo w tygodniu no, nie można sobie pozwolić na otwarcie od piątku do niedzieli. Lokal musi być otwarty 7 dni w tygodniu, natomiast rzadko kiedy się zdarza, żeby lokal się, gdybyśmy brali to zero-jedynkowo, na przykład gdybyśmy mieli same w poniedziałki czy wtorki, żeby z tego się utrzymał lokal. Oczywiście jeżeli wychodzi słońce, świetna pogoda, no to wygląda to inaczej. Natomiast jakby weekend to jest to, co daje nam żyć. Kiedy działasz od 7 lat. Kiedy twój biznes zaczął przynosić zyski? Kiedy zacząłeś zarabiać de facto? Przestałeś dokładać do biznesu? Wiesz co, no wracamy do czasów, które już nie wrócą. My zaczynaliśmy, mieliśmy to szczęście, kiedy rynek jeszcze nie był tak nasycony, więc my zaczęliśmy zarabiać tak naprawdę od pierwszego dnia. To też był bodziec do tego, żeby mocno wówczas iść do przodu ze wszystkim, bo pomimo tego, że wystartowaliśmy w marcu i marzec był fatalnym miesiącem, to i tak pozwolił nam z tych środków, które zainwestowaliśmy i które nam się zwróciły z pierwszego miesiąca, utrzymać lokal bez dokładania dalej.
a potem już weszliśmy w miesiące letnie, kiedy mieliśmy to szczęście, że od razu w kwietniu było bardzo ciepło i w maju, więc jakby to są miesiące, w których też często zarabia się na miesiące zimowe, więc od razu mieliśmy ten fajny zastrzyk, ale też tak jak powiedziałem, nasycenie rynku wówczas było zupełnie inne i pomimo tego, że byliśmy zwykłym no-name'em, to potrafiliśmy zarobić fajne pieniądze. Dzisiaj, jeżeli to skalujemy, to można powiedzieć, że w chwili obecnej to, co zarabialiśmy wówczas w jednym lokalu, teraz są potrzebne 3-4 lokalizacje, żeby było tak samo. Jak opodatkowane są wyroby cukiernicze, twoja branża? Jak każda jedna, to w zależności od tego, jaką przybrałaś formę działalności. Czy jest to jednoosobowa działalność, czy tak jak w naszym przypadku jest to spółka prawa handlowego, to w zależności od tego tak wyglądają podatki w Polsce. Ale w perspektywie samych produktów, no bo pewnie się to zmienia, czy jakiś VAT, czy coś, jakieś, czy to śmietana dodana ze Sławkiem Męcenem, kiedyś byłem na kawie i gadałem o tym, że wystarczy dodać jeden składnik i zupełnie się zmienia podatek na to. Jest to jest tak, zgadza się podatek. Mówimy o VAT-ie tak naprawdę, bo podatek to jest taki sam. Natomiast tak, no tak. Jest dużo absurdów z tym związanych, no ale jakby no, żyję w tym kraju i nie ma. No, mam jakiś pośredni wpływ przez to, że chodzę na wybory. Natomiast muszę się z tym pogodzić, że tak to wygląda. No ale prosty przykład ci podam tak. Lody, które są sprzedawane na miejscu, są obłożone 8% VAT-em. Lody, które są sprzedawane na zewnątrz, są obłożone 5% VAT-em, ten sam produkt. Natomiast jeżeli z tego loda robisz deser, czyli włożysz tam 3 porcje różnych lodów i polejesz bitą śmietaną, wtedy to się nazywa deser, to już jest 23% VAT-u. Więc no tak, mnie to już nie śmieszy, ani nie bawi, tak to wygląda. Tak samo komponenty, te, które kupujemy, jedne są na stawce 0, jedne na 5, jedne na 8, jedne na 23%. Do niedawna jeszcze mieliśmy zerową stawkę VAT-u na towary, które sprzedajemy ze względu na tarczę, która była. Na dzień dzisiejszy już to wygląda różnie. Na tyle dziwnie, że bardzo często konsultujemy się z naszą księgową, jaką stawkę wam tu mamy użyć. A tu co ciekawe, wyobraź sobie, że nawet interpretacje urzędów skarbowych są bardzo różne. Jako przedsiębiorca chciałbym czuć się bezpiecznie, nie zawsze się tak czuję, bo podam przykład, że nawet interpretacje podatkowe z różnych urzędów skarbowych są różne i w zależności od tego, jak to komu wygodnie, tak jest przyjmowane na przykład w sądach też. Jest taka infolinia, Krajowa Informacja Podatkowa to się nazywa. Jeżeli masz problem, to oni ci go rozwiązują i mówią ci, jakie są interpretacje. I czasami na tej infolinii mieli problem z wykładnią prostych rzeczy. To nie jest dobre, ale tak jest. No. W chwili obecnej no, nasza księgowa się tym zajmuje czasami takimi interpretacjami, bo musi. My też jakby sprzedajemy produkty, które są produktami świeżymi. To też mamy je inaczej opodatkowane. Gdyby to były produkty, które mają, nie wiem, datę ważności miesiąc, dwa, trzy czy cztery, to te same produkty też mają inną wartość VAT-u. Aczkolwiek faktem jest, że najczęstsze kontrole, bo co miesięczne, mamy z Urzędu Skarbowego, ponieważ jesteśmy firmą, która co miesiąc ma zwroty VAT-u, ze względu na to, że różne stawki VAT-u są na produkty, z których na nasze komponenty, a my sprzedajemy na niższej stawce VAT-u jako produkty świeże, no to mamy tą różnicę w VAT-ie. Poza tym mamy VAT, który płacimy przy najmie lokali na przykład, przy leasingach, więc jakby te zwroty VAT-u u nas są znacznej wielkości. I to jest wszystko schematyczne, na tym samym schemacie się opiera, bo nie ma żadnych nowych zmiennych. Tylko za każdym razem to jest, że towar A jest tak opodatkowany, B tak, C tak, leasing tak, najem tak, więc i z tego co miesiąc wychodzi nam kwota X do zwrotu. I pomimo tego, że co miesiąc wygląda to dokładnie tak samo, to dla mnie to jest średnio zrozumiałe, że co miesiąc mamy te same pytania i co miesiąc Urząd Skarbowy ma problem z tym, żeby to wyglądało schematycznie. A teraz jesteśmy w lokalu, jeden z 25 lokali Daniela. Właśnie tak wygląda lokal, w którym szef pracuje. Coś tam przygotowuje, żebym zjadł. Zobaczymy. Kurde, lubię te rzeczy. No, nie ukrywam, że są dobre. Wiedza i doświadczenie, które Daniel ma do przekazania, jest bardzo duże i na pewno warto śledzić dalsze minuty tego materiału. Mała niespodzianka za moment i anegdota z tym związana, to co za chwilę zobaczysz. Ma 10 tysięcy kalorii bez kawy, czyli tyle, ile Pudzian przyjmował w swoim prime diety dziennej. O kurde. Tu jest samych jagód, 500 gram. Wy nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, bo kamera przekłamuje. Przyłóżmy dłonie może, żeby pokazać, jak dużo ja to nie mam małej. Jest.
No my mamy całkiem spore dłonie i to jest pączek, który jest wielkości głowy. Tak. Ten croissant jest wielkości... Ma 4000 kalorii. Butów Shaquille O'Neala. Niesamowite. Może tak być. A w tej kawie to ile? 2 litry chyba. Zobaczcie. Troszeczkę mniej, ale jak je pijesz, będzie dobry. Więc po prostu zapraszam na trochę chwilę relaksu. Nie po to biegam do ultramaratonu, żeby teraz przytyć. To się kroi jak jakiś chleb bartonowski albo i... nie wiem. Wow, jak się rozlała. No. Co byś powiedział sobie 7 lat temu, dzień przed pierwszym dniem, dniem otwarcia swojego 18-metrowego biznesu? Co byś powiedział sobie? Patrząc na to, jak to teraz wygląda. Nie bój się. Porzuć lęk. On jest niewarty. Bądź odważny, konsekwentny. Wszystko się ułoży, będzie dobrze. Przypomnij sobie, że zawsze, kiedy coś realizowałeś i miało to ręce i nogi, to zawsze wcześniej czy później się udawało. A tutaj 7 lat temu ja miałem bardzo dużo podstaw do tego, żeby sądzić, że to się uda. I mi się udaje. Tutaj zacząłem i tutaj też skończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. To był niesamowicie inspirujący materiał i bardzo duża dawka wiedzy od człowieka doświadczonego w biznesie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zasubskrybujcie program High Five, żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów. A tymczasem samochody, które Wam pokażę, może przedstawię w następnym materiale, jak jeszcze będzie okazja porozmawiać z Danielem. Wiem, że jesteście ciekawi, ale zostawmy to na inny materiał. Do następnego. Cześć.